No proszę Państwa, przed chwilą się dowiedzieliśmy o tym, że będzie kampania krótka. W związku z tym musi być treściwa. Sojusz Lewicy Demokratycznej liczy na merytoryczną kampanię. Chcielibyśmy mieć jak najwięcej kontaktu z wyborcami, móc mówić o rzeczach istotnych, a nie tylko o tym, co dzieli Platformę i PiS. Obawiamy się, żeby właśnie ta walka między Platformą i PiS-em nie była dominującym tematem. Ludzie powinni wiedzieć, na kogo głosują i co za tym ugrupowaniem stoi. SLD przystąpiło do pracy nad tymi wyborami w sposób, powiedziałam, bardzo odpowiedzialny i systemowy. Mamy opracowane programy tematyczne, obejmujące wiele aspektów naszego życia, i gospodarczego, i społecznego, i politycznego. Ja osobiście, ponieważ wiecie Państwo, że od lat zajmuję się polityką społeczną, nie tylko ubezpieczeniami społecznymi, ale szeroko rozumianą polityką społeczną, zostałam obarczona odpowiedzialną pracą. Mianowicie stałam się przewodniczącą zespołu programowego dotyczącego właśnie kwestii z tym związanych. Za chwilę rozdam Państwu program wyborczy SLD. Tytuł tego programu: Lepsze życie, sprawiedliwa polityka społeczna. Otóż, proszę Państwa, w dzisiejszej dobie niełatwo jest tworzyć odpowiedzialny program polityki społecznej, który siłą rzeczy pociąga za sobą wydatki, bo polityka społeczna jest tą dziedziną, która powinna zaspokajać podstawowe potrzeby ludzi i łatać niedobory w tych sferach, w których ewidentnie te niedobory finansowe czy wspomagające występują. Podstawą do naszego programu była nasza ocena rzeczywistości. Otóż uważamy, że jest prowadzona w tej chwili błędna koncepcja polityki społecznej w kraju. Na czym to polega? Otóż nie dostrzegamy, my słuchamy pana premiera Tuska, który się wiecznie chwali Zieloną Wyspą, że jesteśmy krajem szczęśliwości, mamy do czynienia z różnego rodzaju wynikami ankiet, że Polacy są bardzo szczęśliwi i tak dalej. Tak, ale polityka społeczna zajmuje się tymi, którzy najprawdopodobniej w ankietach, tych różnych sondażach nie biorą udziału, bowiem bieda bardzo często jeszcze jest zjawiskiem kompromitującym i ludzie biedni nie wychodzą i nie chwalą się tym zjawiskiem, siedzą w swoich domach. Proszę sobie wyobrazić, że w kraju, który jest podobno zieloną wyspą szczęśliwości finansowej na tle mapy europejskiej, 4 miliony Polaków, to są dane oficjalne, żyje na granicy ubóstwa.